gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. No bo... Dzień dobry Państwu, stoję z dwiema syrenkami, znaczy przepraszam, z tyłu jedna syrenka, w środku druga syrenka i Aleksander Jabłonowski, Wojciech Olszański. Witam Państwa. Joanna Smacka, Aleksander Jabłonowski. Joanno, dlaczego chciałaś się koniecznie spotkać z Aleksandrem Jabłonowskim? Ponieważ jest ekspertem. O matko, przenajświętsza. Tak, pociągnął już wielu ludzi za sobą, ma przebicie i jest człowiekiem, który uświadamia społeczeństwo, co należy robić w dzisiejszych czasach. A temat, który Cię interesuje, o którym już wcześniej mówiliśmy, zgadza się z tym, co Pan Aleksander robi, tak? Tak, dokładnie. To jest wspieranie obrony terytorialnej. Ważne jest to, żeby ludzie zainteresowali się tym tematem, bo to zapewni nam bezpieczeństwo i trzeba o tym pomyśleć zawczasu, póki sytuacja w Polsce jest jeszcze bezpieczna i stabilna, ponieważ wszystko dąży do tego, żeby Polskę zdestabilizować. I jak Ty zareagowałaś na te słowa tej syrenki naszej tutaj? No, zarumieniłem się, bo cóż, ja tylko podążam za mistrzami. Pan Braun powiedział, strzelnica, kościół, mennica. Strzelnica, tak. Ja też uważam, że jesteśmy rozbrojeni, ale nie jestem ekspertem. Ja tylko, jak to powiedzieć, pozwólcie Państwo ze skromności, za hetmanem Czarnieckim kiedyś powiedziałem u Darka w sumieniu narodu to zdanie. Ja nie z soli, ani z roli, tylko z tego, co mnie boli. Ja nie jestem ekspertem, tylko mnie boli. To wszyscy wiemy, jesteśmy rozbrojonym narodem, nie potrafimy się bić, nie potrafimy strzelać, mamy mniej broni niż Czesi. Bardzo waleczny naród, Czesi, Szwajk, bohater narodowy, znakomity bohater, więc trzeba to zmienić. Ja nie mówię, żebyśmy się wybierali po czyjeś, że mamy się zbroić, jak to wymyśliły sobie radosne dziadki, że Akademia Obrony Narodowej, słyszała to pani? Nie będzie się już nazywać Akademia Obrony Narodowej, słyszałeś? A wiesz, jak się będzie nazywała? Akademia Sztuki Wojennej, czyli mają nas kształcić na konfiskatorów. Na zaborców, a nie na obrońców. Joanno, obejrzałaś wiele materiałów z Aleksandrem Jabłonowskim w internecie, które się znajdują. Dlaczego akurat wybrałaś jego? Ponieważ jest to najodpowiedniejsza osoba, która może pociągnąć ludzi. Do tej pory szło panu Jabłonowskiemu to świetnie. Mhm. Ale wie pani, że mówią na mnie putinowiec, ruska szmata, takie rzeczy. To w Polsce jak kogoś się chlapnie, że jest rusofilem, To cięższa choroba niż syfilis. Najbardziej paskudny dzień pokoju jest i tak najpiękniejszy od najpiękniejszego dnia wojny. Bo jeżeli będzie wojna, to wszystko leży w gruzach. Demokracja leży w gruzach, partie leżą w gruzach, stronnictwa leżą w gruzach. Koniec. Tracimy władzę nad swoim życiem. I jeśli ja mówię, że mamy być uzbrojeni, to przecież nie po to, żeby z młodych ludzi robić mięso armatnie, Na potrzeby koncernów amerykańskich, tylko żeby oni się poczuli obywatelami, żeby przeciwnik, któremu przyjdzie do głowy wejść do Polski, żeby liczył, że mu się to na przykład nie opłaca, ale mogą nas wykańczać innymi sposobami, mogą nas wykańczać no, jak zadrzemy głowę do góry, sami, tak na przykład żarciem podłym, szczepionkami. Gdzieś w pewnym momencie, jak się to nazbiera, to wychodzimy, że jesteśmy wariatami, oszołomami. A ludzie się chcą bawić. Ludzie młodzi chcą korzystać z młodości, a my ich ciągle straszymy. Właśnie, wróćmy do tematu głównego. Osoba tak. Młoda chce coś robić. Jest to, przed chwilą, żeśmy na ten temat rozmawiali w ogóle, tak. Że trzeba młodych mobilizować, a tu się osoba młoda sama zgłasza do tego, żeby coś zrobić. A gdzie pani mieszka, pani Joanno? W Poznaniu. A to porządny kawałek Polski. W samym Poznaniu? Tak, w samym Poznaniu. A kto rządzi Poznaniem? Jakie ugrupowanie polityczne? W tej chwili? No. Na PO. PO. Co to ma znaczenie? Kto rządzi? Wszystko jest jedno. To samo. To znaczy, że nie rządzimy my. No nie rządzimy my, tak? Tak, nie rządzimy my. Bo po czym poznać PO? PO to jest partia cyników. To jest charakter. To są sutenerzy, złodzieje, oszuści, którzy mają tylko jedno na względzie. Własną kabzę. I jeśli przez chwilę nam jest po drodze z nimi, to nam będzie dobrze, tak? Zrobią ulicę prostą, bo firma, która to robi, będzie miała z tego korzyści. Ale generalnie oni są na usługach wszystkich, którzy dadzą więcej. Zgadza się pani ze mną? Zgadzam się, to nie tak. Są ludzie, którzy powinni jeszcze kiedykolwiek dojść do władzy.
No ale to w takim razie, jeśli my byśmy mieli dojść do władzy, to czeka nas gigantyczna praca, żeby to młode pokolenie chciało tę władzę przejąć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że temat obrony terytorialnej to jest proces, to nie jest wydarzenie i to będzie trwało latami, ale trzeba już wpajać ludziom pewien rodzaj styl życia. To jest styl życia, zabezpieczanie się, dbanie o to, aby nasze dzieci żyły w bezpiecznym państwie. Ja jestem osobą, która chce założyć rodzinę i chce mieć dzieci i chce żyć dalej w tym kraju. Także dla mnie to jest istotna sprawa, aby zadbać o własne bezpieczeństwo. Tak, ja dzisiaj rozmawiałem z taką koleżanką, która przyznała mi się, Marek, przysłałaś mi te materiały na temat tego, co się dzieje w tej chwili, te szczepionki dla dzieci i tak dalej. Ja mam 38 lat, ja się boję mieć dzieci w tym momencie. A my powinniśmy mieć rodziny wielodzietne w tym kraju, bo ten kraj upada, nasza ilość po prostu tak się drastycznie zmniejsza, że musimy walczyć o wielodzietne rodziny tak naprawdę. Trump, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Trump powiedział, znaczy ja od razu mówię, jeśli wygra Clinton, to będziemy mieli AIDS. Jeśli wygra Trump, to będziemy mieli poczciwego, starego syfa. Więc tak źle i tak trochę źle. Natomiast Trump powiedział jedno fantastyczne zdanie. Jak można w 5-kilogramowe dziecko ładować tyle trucizny? No można, bo państwo płaci koncernom za te szczepionki. I to jest depopulacja. I mówiąc takie słowo depopulacja, zmierzamy w prostej linii do domu wariatów. Bo tego nie wolno mówić. Nie można psuć atmosfery. Pani mówi, że to jest proces, który ma się rozłożyć na wiele lat. Ja myślę, że my nie mamy czasu na wiele lat. To jest proces, który musi przyspieszyć. Obudzenie patriotyzmu u młodych ludzi, oby jakaś kanalia nie chwyciła tych młodych ludzi i nie wykorzystała tego patriotyzmu w złej sprawie. Myślę, że problemem też jest pacyfikowanie naszego społeczeństwa, zresztą nie tylko naszego, ale Europa Zachodnia jest spacyfikowana w ten sposób. Agresja jest przedstawiana jako coś negatywnego. Agresja nie jest negatywna. Ludzka, tak? Słowo w ogóle agresja, pochodząca od agredi, oznacza stawianie czoła wyzwaniom. Zmierzanie do czegoś, to agresor nadaje ton negatywny lub pozytywny. Także weźmy się w garść i nie dajmy się zwariować, bo wypieranie emocji jakichkolwiek, emocje nie dzielą się na negatywne i pozytywne. Wszystkie emocje są dobre. Nie można wpadać w paranoję, w hipokryzję i tolerować tylko przyjemność, a ból i cierpienie odrzucać, ponieważ my jako ludzie jesteśmy zrodzeni w bólu i proces, progres najczęściej jest nieprzyjemny. I aby osiągnąć jakiś sukces, potrzebny jest wysiłek, potrzebny jest trud i potrzebne jest poświęcenie. Ja ci powiem, Wojtku, że Joanna w kwietniu bodajże to było, nakręciłem z nią program, którym oświadczyła, że będzie jeździła po Polsce i po małych miejscowościach i będzie mobilizowała sama, będzie mobilizowała ludzi, będzie organizowała spotkania, będzie tłumaczyła, co mają robić, sama to chciała robić. No ale wyszło w międzyczasie coś takiego, że jednak lepszy jest internet, że przez internet możemy więcej zdziałać w tym momencie i stąd ta nasza dzisiaj rozmowa. Chociaż pani Joanno, powiem pani tak, tu mówiłem przed chwilą, Rafał tutaj stał koło nas, na marszu z okazji Powstania Warszawskiego spotkałem kolegów z Przemyśla. Pozdrawiam serdecznie. Naszego Przemyśla. I zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, przed chwilą też poruszaliśmy temat, dlaczego nie przejmiecie władzy, chłopcy? Ile macie lat? No 20, 22. Dlaczego nie przejmujecie władzy? Oni sobie, młodzi ludzie sobie nie wyobrażają, że mogą władzę przejąć. Bo zawsze... No media im to wybiły z głowy. I ktoś inny był zawsze przy władzy. Tak. I powiedziałem im, chodźcie na rady gminy. Co miesiąc siadajcie, zobaczcie, że to tak wcale strasznie nie wygląda. Że to wygląda śmiesznie, głupio, zaskakująco. Że rządzą nami normalni ludzie. A dlaczego nie wymienić tych ludzi na nas... Na was, młodzi koledzy. My to musimy zrobić generalnie, tak? I oni patrzyli takimi dużymi oczami. To jest dobry pomysł, bo wiesz, nie wszyscy dotrą do internetu. Ale ja sobie wyobrażam taką sytuację. Kogo wy tam macie w Poznaniu? Kibiców Lecha, tak? Tak. Kolejosz to jest, tak? Kolejosz, dokładnie. Tak, ja sobie wyobrażam taką sytuację. Staje pani jest bardzo atrakcyjna. Kibole potrafią być szarmanccy i docenić kobiece piękno. I pani ma ich wszystkich przed sobą, tych wszystkich kolejorzy i mówi tak, jest tam po poznańsku synek, takie określenie w gwarze poznańskiej? Bo po śląsku jest synek, tak. Tak, synek, a byłeś ty na wyborach samorządowych? Kto był na wyborach samorządowych?
podnoszą ręce. Niewielu. No reszta nie była. Tu siedzi koło ciebie ten, co nie był. Daj mu w papę za to, że nie był na wyborach samorządowych. Oczywiście to są żarty, ale trzeba to obudzić, bo chodzenie na mecze, patriotyzm, kibicowanie, odpalanie rac, jak najbardziej. Tylko pozwólcie, przepraszam, powtórzę się. Jak oddajemy władzę, tą podstawową, to rządzą nami dupki za nasze pieniądze, bo dupki nie mają wstydu. Dupki idą do władzy, proszę Państwa, jak mucha do gówna. Oni się nie wstydzą. Idą i te władze mają. A jak już władze mają, no to już kto da więcej wtedy. Czyli podoba Ci się ten program mobilizacji oddolnej podoba. Przez takie osoby jak ona? Bo tak, dlatego że nie wszyscy wejdą do internetu. Widzisz? Koledzy z kolejorza nie wejdą do internetu, żeby jakiegoś pajaca oglądać. Zadam pytanie, czy jesteś gotów pojechać do jakiejś miejscowości razem z nią i zrobić taką akcję? Z kamerami oczywiście. Bo tak, przyjeżdżamy do jakiegoś miasta, na przykład do Śremu, tak? To i co, wstajemy na rynku i walimy w berbel, trąbiemy na trąbce. Chodź tatu ludzie. Można i tak. Ale lepiej zorganizować konkretny program, który zachęci młodych ludzi do uczestnictwa. No to mam taki pomysł, przepraszam, tak? Że przerwałem, przez kibiców. Bo ja kiedyś powiedziałem, jestem kibolem, bo kibice to jednak są ludzie aktywni. Bo meczu się nie da. Siła. Meczu się nie da oglądać w internecie. Kolega Rafał mówi, że on chodzi na kibice, bo nie tyle go interesuje, jak tam tę piłkę kopią, co ta atmosfera kibicowska go interesuje. Ale on ma rację. To jest ta energia. To jest spotkanie z innymi ludźmi i ta wspólna energia działa, to czuć. Ja widziałem, jak redaktorzy jednej gazety, nie będę wymieniał z nazwy, tylko splunę, zagotowało się im, zagotowało się w nich, jak się okazało, że kibice są patriotyczni i zaczęli wywieszać patriotyczne banery. Oni sobie tego nie wyobrażali, bo oni ich mieli za chłopaczy piwa i za dartomordych, tak? Więc może od strony kibiców. Popieram. Bo nie ma innego, bo do kibiców ściągną inni, bo o co, pójdziemy do jakiejś ekskluzywnej, prywatnej szkoły, gdzie są synalkowie i córeczki, co ich to obchodzi? Wójtko, ale no. Asia miała jeszcze inną propozycję, no. Która no, jest bardziej ambitna w tym wszystkim niż tylko pewna grupa. Po prostu chciałaś zainteresować młodych ludzi jakąś ideą samoobrony na przykład, prawda? Zauważyłam, że w Polsce coraz popularniejsze robią się imprezy survivalowe. Niestety są one płatne i to jest koszt około 200 zł, nawet powyżej. Pomyślałam, że jest to świetny pomysł na możliwość realizacji zapoznawania się ludzi z bronią, bo tu chodzi o to, żeby ludzie potrafili strzelać, używać broni. Później wiadomo, że wprowadzenie pozwolenia broni to jest daleki temat, ale sam fakt, że ludzie będą umieli ją obsłużyć, jest ważny. No właśnie. Droga Joanno, na ty przeszedłem, wybacz. Tak. Wyobraź sobie taką sytuację. Ty mieszkasz w jakiej dzielnicy Poznania? Teraz Jeżyce. Przejmujesz władzę i robisz dzielnicową strzelnicę. I jest gdzie pójść postrzelać. Na broń nie każdego stać. Ja byłem na strzelnicy z kolegą Darkiem i Rafałem pod Łodzią. Nie mam pozwolenia na broń, ale wziąłem giwerę do ręki i strzelałem. Pozwolenie na broń musi mieć właściciel strzelnicy, czyli gmina. Bo gmina też może mieć... Można uczyć strzelać ludzi, tak, prawda? I gmina może kupić broń, ma instruktorów, rozumiesz? I już sobie ściągamy młodych ludzi. A masz taką gminę może, gdzie można postrzelać? No, jak się Rafał nazywała ta może miejsce? Nie mów na razie, tylko nakręcimy program w tej gminie. Ja się rozmarzę tak, przejmujemy gminę i zamiast budowania jakiegoś gówna, nikomu niepotrzebnego, jakiejś fontanny na przykład, która kosztuje miliony, to robimy strzelnicę. I jako właściciel strzelnicy gmina ściągamy sponsorów, organizujemy zawody strzeleckie. I cały program można realizować. Szybciej niż myślimy. Tak, tak. Bo co to znaczy wybudować strzelnicę? To nie są żadne koszta. Można wykorzystać ukształtowanie terenu pod strzelnicę. Ja byłem na takiej strzelnicy, gdzie jar leśny jest wykorzystany jako strzelnica. To były akurat prywatne grunty, ale gmina też dysponuje gruntami. I jeśli na przykład udałoby się przy następnych wyborach samorządowych przejąć władzę i okazałoby się, że w Polsce powstaje kilka tysięcy strzelnic, to nawet firmy, które mają broń, się zjawiają z ofertą rabatową. A jeśli gmina kupi nasze... Czyli pomysł dobry, prawda? Pomysł genialny, pani Joanno. Dziękuję. Diabeł siedzi oczywiście w szczegółach, ale łatwiej pójść na strzelnicę, niż sobie załatwić pozwolenie na broń i tę broń kupić.
bo są ludzie, którzy się do broni absolutnie nie nadają, są tacy. Widzisz, tak jak ci mówiłem, ten program będzie się rozwijał w trakcie działania, będą wychodziły coraz to nowe idee, tak jak pan Jabłonowski, który rzucił kilka fajnych pomysłów dzisiaj. Pytanie do pana Jabłonowskiego, czy razem z Joanną będziesz to realizował po prostu? No pewnie, że tak, bo to wiecie państwo, no cóż, rzymska maksyma mówi działaj. Wstań i działaj, bo rzeczywiście z działania wychodzi konkret. Są organizacje strzeleckie i bardzo dobrze, że są w rozproszeniu, bo jak ich jest dużo, to nie można im wydać rozkazu. Jak one się scentralizują i będzie jeden generał na czele, to on będzie nimi zarządzał. Na razie w wielości nasza siła. W każdej gminie może powstać organizacja strzelecka, niezależna, z własnym dowódcą. W każdej gminie są jacyś byli wojskowi, którzy są patriotycznie nastawieni, którzy nawet mogą mieć przeszłość PZPR-owską, nie przekreślajmy ich, bo to są fachowcy i oni często żyli w tamtym okresie, nie mieli wyjścia. No ale przepraszam, ten PZPR był lepszy niż te partie, które teraz są. PZPR to była, moi wychowawcy, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, świetnie się w tamtym okresie znajdowali, bo wiecie jak? Jak coś ich wkurzało, to szli na skargę do Powiatowego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i to załatwiali. Załatwiali system jego własną bronią, bo PZPR wtedy rządziła Polską. Ale gmina, strzelnica, organizacja strzelecka, to jest możliwe. Jeśli gmina jest słaba, bo jest na przykład jakaś wiejska, no to z dwóch, trzech gmin się zbiera, prawda? Joanna, ty zrobiłaś jakieś rozeznanie w tym zakresie, ile osób mogą uczestniczyć w takich zajęciach na początek? Jeżeli chodzi o imprezy survivalowe, to na przykład na ponad 600 tysięcy mieszkańców w Poznaniu brało udział 4 tysiące osób w ostatniej imprezie. Trzeba jeszcze liczyć, że część osób jest poza Poznania, także póki co dobre i to. 10 takich w Poznaniu mamy armię. A w Poznaniu mamy jeszcze jedno fajne zjawisko. 15 pułku Łanów, koledzy z tego stowarzyszenia, no znakomici są. Koń to też jest, no to już jest droższa zabawa, bo broń schowamy do walizki i koniec. Konia trzeba mieć, karmić, dbać o niego, ale to też jest znakomita szkoła charakteru dla młodych ludzi. Ja kiedyś tak sobie marzyłem, żeby, cholera, w każdym powiecie istniał taki szwadron kawalerii, gdzie młodzi ludzie by kształtowali swoje charaktery. Koń na manowce nie sprowadzi. Powiedział kiedyś pan Olesiejuk, to jest pan, który stworzył największą w Europie hurtownię książek i sposobu dystrybucji tych książek. On cytował jakiegoś mędrca chińskiego, ale mędrca chińskiego nie pamiętam nazwiska, a pana Olesiejuka pamiętam. Kto nie zna celu, nie znajdzie drogi. Kto nie zna celu, nie znajdzie drogi. Dokładnie, trzeba mieć plan lotu. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na tą syrenkę, która z tyłu stoi. Tak. Jest to symbol waleczności, męczeństwa również. Tak, tak. Mamy tutaj koło nas też syrenkę. Czy przypadkiem tym młodym ludziom, mężczyznom, którzy to oglądają, nie jest wstyd, że za takie rzeczy zabiera się kobieta? Znaczy, rozwiążę to cytując klasyka. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, no bo cóż, no. Nie, no, tym razem akurat może nie baba, tylko piękna kobieta, która się za to bierze. Klasyka cytowałem, tak, klasyka. Tak. Myślę, że Joanna się nie obraziła. Nie, absolutnie. Tak. Bo to jest tak, w 1920 roku na pierwszej linii frontu kobieta podnosiła młodych chłopaków do ataku. Ogień był położony i oni się biednie bali, bo oni byli żołnierzami. De Gaulle o tym pisze, że on widział, jak w ciągu jednego dnia z rekrutów stawali się starzy żołnierze. I ona chodziła, biła ich kijem, wyciągała za uszy, mówiła, do ataku, do wstawać. Kobieta to robiła. Jakieś powtórne wcielenie, Asiu? Nie wiem. Joanna Dark też jest taka postać historyczna, no, prawda? Anglicy ją spalili na stosie, tak? Jest świętą w naszym kościele. Odsyłam do filmu. Tak, ona kilka miała takich momentów. Jej genialny numer, jak ona wyjechała przed wojsko wroga i tylko przemówieniem zmusiła ich do odwrotu. Słuchajcie, ja myślę, że no, czas na koniec tego programu. Pozwólcie, Joanno, że jako w starym, niemodnym stylu, gdzie się wszyscy dżendżeryści obruszają, a pani Szczuka zwymiotuje, trudno, zrobię to, co lubię. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja bardzo wam dziękuję za rozmowę. Myślę, że kolejne już niedługo i konkrety będą. Jak to mówi pan Brown, szczęść Boże i daj Boże. Tak. Dziękuję bardzo.